Było około trzeciej nad ranem, kiedy coś nagle wyrwało mnie ze snu. Zimny, listopadowy wiatr wygrywał w powietrzu jesienne melodie, a nieustający deszcz rozsiewał po ulicach ciche i posępne nuty. Musiałem śnić jakiś koszmar, gdyż ocknąłem się z silnym bólem głowy i niekontrolowanym drżeniem mięśni. Mam jednak to szczęście, że zazwyczaj nie pamiętam sennej mary. Co najwyżej tylko strzępy, ale i te szybko rozpływają się w białości dnia. To dziwne uczucie, kiedy serce niemal rozrywa płuca, a w głowie zieje paniczną pustką. Niczym dziura barwy odchłani wydrążona przez upiorny rezonans snów. Kołatanie do drzwi rozbudziło zmysły i zdałem sobie sprawę. Iż jestem na jawie. Mieszkałem w starej, wiekowej kamienicy położonej na obrzeżach miasta w północnej Anglii. Tutajsi ludzie zajmowali się głównie handlem wyrobów tytoniowych i kawy. Tuż po roku 1960 osiedliło się tu kilku znanych lekarzy i prawników. Kilka lat później przybyło Żydów, Romów i innych mniejszości narodowych. Zamieszkiwali oni dzielnice na wschód od centrum i niezbyt udzielali się towarzysko. Owej nocy, słysząc u drzwi wyraźny łomot, przypomniałem sobie stary przesąd, podług którego godzina trzecia przed świtem jest czasem nadejścia duchów. Zapaliłem stojącą przy łóżku lampkę. Rysy mojej twarzy odbiły się w małym lusterku trupio blade i zmarszczone wielością niemych poruszeń. Na moment spojrzenie przykuła zegarowa tarcza. W głowie zabrzmiało rytmiczne tykanie. Monotonia czasu płynęła w odmętach nocy. Podszedłem do drzwi i z wahaniem zerknąłem przez wizjer. Ujrzałem tam znajomą sylwetkę człowieka o wysokiej i barczystej budowie. Stał tyłem. Miał na sobie szaro-zielony Sięgający ziemi płaszcz, a spod ciemnego kapelusza wystawały mu przyprószone siwizną włosy. Tajemniczym gościem okazał się inspektor Rudolf von Heinze. Musiał wiedzieć, że jestem w domu. W innym przypadku nie czekałby tak długo, zwłaszcza jeśli odwiedza się kogoś o tak niestosownej porze. Skoro jednak się zjawił, to raczej nie bez powodu. Dlatego też otworzyłem drzwi i postanowiłem się dowiedzieć, co kryje się za kulisami tej niespodziewanej wizyty. Witam, profesorze Blair, powiedział niemal szeptem. Witam, odrzekłem. Co sprowadza pana o tej porze? Przepraszam, że pana zbudziłem, doktorze, ale pilnie potrzebuję pańskiej pomocy. Jego oczy zaliśniły i dojrzałem w nich płomienie grozy. Przyznam, iż zaniepokoiłem się. Rozumiem, ale dlaczego nie przyszedł pan wcześniej lub później za dnia? To bardzo ważne i nie ma chwili do stracenia. Poprosiłem go zatem do środka i podałem kawę. On spoczął na kanapie i wyciągnął z płaszcza plik kilkunastu białych kopert. Następnie położył je przed sobą na stole. Czy wie pan, co wydarzyło się w dzielnicy Blackmoon jakieś kilka minut temu? Nie mam pojęcia! Też tak myślałem, ciągnął. Nikt jeszcze nie wie, nikt też niczego nie słyszał. Proszę wybaczyć, przerwałem, ale do czego pan zmierza, inspektorze, i co mają znaczyć te koperty? W dzielnicy popełniono morderstwo, wydusił. Właśnie w tej sprawie przychodzę. Ale co ja mogę mieć z tym wspólnego? Wspólnego chyba nic, jednak może pan wiele pomóc w śledztwie. W śledztwie? Zdziwiłem się. Jestem przecież, a raczej byłem lekarzem. Nie pracuję już w zawodzie od ponad dziesięciu lat. Poza tym nie znam się na kryminalistyce. Wiem o tym, odparł. Wiem też, że nigdy nie współpracował pan ze służbami prawa, ale podobno zajmował się pan w młodości grafologią. Kiedy to było? Westchnąłem. Proszę mnie uważnie posłuchać, profesorze. Jego oczy znów zaiskrzyły grozą. Ofiarą padła młoda kobieta. Zbrodni dokonano najprawdopodobniej około trzeciej nad ranem. Sprawca musiał działać bardzo szybko, gdyż nikt nie słyszał krzyków. Bardzo możliwe, że znał ofiarę i wszystko wcześniej zaplanował. Kiedy przybyłem na Shadow Street, ujrzałem naprawdę koszmarny widok. Ciało trudno było zidentyfikować. Nie pamiętam, abym kiedyś spotkał się z podobnym okrucieństwem. W dodatku nie wiemy nawet, kogo podejrzewać. Deszcz zmył wszelkie ślady. Jednakże jest coś, co może naprowadzić na trop zabójcy. Tu wskazał na plik kopert. Wręczyła mi je matka tej biedaczki. Twierdzi, że córka od jakiegoś czasu otrzymywała pewne korespondencje od cichych wielbicieli. Do tego czasu nie widziała w tym nic niepokojącego. W końcu jej córka była bardzo atrakcyjną dziewczyną. Tutaj spuścił na chwilę wzrok, a brzmienie jego głosu stało się jakby matowe. Domyślam się, do czego zmierza, jednak postanowiłem do końca wysłuchać. Być może jeden z tych listów napisał zabójca, powiedział. Uważa pan, że zrobił to któryś z adoratorów? Możliwe, ale. Skąd wiadomo, że wszystkich korespondencji nie napisała jedna osoba? Rzuciłem pytaniem. To właśnie próbujemy ustalić odrzekł. Dlatego przyszedłem, a im szybciej złapiemy sprawcę, tym szybciej mieszkańcy poczują się bezpieczni. Powiedział pan przecież, że nikt o niczym nie wie. Do czasu. Rano i tak wszyscy będą czytać o tym w gazetach. No cóż. Ogrążyłem się na chwilę w zadumie. Pismo jest odzwierciedleniem charakteru człowieka. Kreśląc litery szkicujemy obraz naszej osobowości. Na zapisanej kartce mogą uwidocznić się nasze skłonności, popędy, motywy działania i wiele innych cech. Jednak to nieraz nie wystarcza, by wskazać sprawcę określonego czynu. Rozumiem, że trzeba panu więcej szczegółów. W rzeczy samej, przytaknąłem. Dobrze więc Wstał z miejsca. Postaram się jak najszybciej dostarczyć wszystkie policyjne raporty. Myślę, że za kilka godzin powinny być gotowe. Póki co proszę, by zapoznał się pan z obecnymi dowodami. Chwilę później już go nie było. Nie ruszył nawet kawy. Po prostu zniknął za drzwiami bez słowa, a ja spokojnie przekręciłem klucz, wsłuchując się w odgłos schodzących w dół kroków. Za oknami bezustannie padał deszcz. Spojrzałem na księżyc lśniący w towarzystwie czarnych obłoków. Poniżej tego widoku rysowały się kontury Nord Uliczne latarnie, rzucające blask na mroczne dzielnice, i zgroza skryta pod postacią mglistych wyziewów, jak gdyby krzyczały w nich demony. Wziąłem do ręki jeden z listów i uważnie się przyjrzałem. Na wstępie starałem się uchwycić ogólny obraz pisma. Zwróciłem uwagę na marginesy, linię bazową, nacisk oraz tempo określonych liter. Chwyciłem w palce stępiony ołówek i zacząłem prowadzić końcówką po śladach pisma. Czynność ta pomagała wczuć się w emocje autora tekstu. Nim ogarnęła mnie senność, określiłem jeszcze dynamikę, jak i trójpodział pisma. Analizę postanowiłem dokończyć o świcie. Zgasiłem światło i w odgłosach deszczu ułożyłem się do snu. Zbudziłem się dopiero w południe, gdy do sypialni wpadły promienie słońca. Wtem przypomniałem sobie o słowach inspektora Heinze i o raportach, jakie miał mi dostarczyć. Dziwne, że do tego czasu się nie pojawił. Uniosłem głowę, rozprostowywując stare kości. Otworzyłem okno i wyjrzałem na ulicę. Widok z drugiego piętra był nader tajemniczy. Panowała niewiarygodna pustka, nawet bezpańskie koty zdawały się być czymś ogłuszone. O tej porze zwykle roiło się tam od handlarzy tytoniem, a także ludzi, chadzających alejami dziedzińca. Dziś jednak nie było nikogo. Zaraźliwa, cisza spowiła miasto, wywołując osobliwy nastrój zgrozy. Usiadłem przy stole i wróciłem do uprzednio rozpoczętej pracy. W międzyczasie zjadłem śniadanie i zaparzyłem sobie mocnej kawy. W milczeniu wyczekiwałem inspektora. Minęła godzina dwie. Powoli zacząłem się niepokoić. Nie chciałem jednak tracić czasu, dlatego też zająłem się dalszą ekspertyzą pisma. Miałem już w głowie ogólny szkic osobowości autora tekstu. Kolejnym etapem było połączenie wszystkich cech w logiczną całość. Pismo chyliło się lekko w prawo. W grafologii uznaje się to za normę. Natura ekstrawertyka, chętnie nawiązującego relacje z otoczeniem, prawoskośne pochylenie symbolizowało także zdolność czynu. Potwierdzało to, iż człowiek ten raczej nie cofnie się przed realizacją swoich planów. Z drugiej strony zauważyłem, że litery kreślone były na wzór arkady, co świadczyło o przestrzeganiu pewnych zasad moralnych. Szukałem znaków agresji, brutalności, lecz jedyne, co udało mi się dostrzec, to ostre kąty w górnej strefie pisma. W połączeniu z drobną wstęgą ujawniało to bystry i przenikliwy umysł. Nie powiedziałbym, że jest to typ mordercy. Niemniej jednak, dopóki nie miałem raportu z opisu zbrodni, niczego nie mogłem być pewien. Postanowiłem więc powstrzymać się od osądu. Inspektor nie podał żadnych szczegółów, dlatego też ciężko było określić, czym kierował się sprawca i jak zachowa się jego ręka. Każdy mord jest inny, tak samo piszące zostawia na kartce tysiące różnych śladów, kształtów, jakie rodzą się w jego umyśle. I znaczął papier w sposób niepowtarzalny. Wonhańce wspomniał, że będą czytać o tym w gazetach. Wpadłem na pomysł, by zakupić jedną z nich. Włożyłem więc skórzaną kurtkę i pośpiesznie udałem się do punktu z prasą. Pomimo jaśniejącego na niebie słońca, powietrze było zimne i wył porywisty wiatr. Kroczyłem alejami Nordcity, mijając jego najmroczniejsze zaułki. Co jakiś czas poglądałem wstecz w obawie, że padnę ofiarą tej martwej i nieprzeniknionej ciszy. Po kilku minutach doszedłem do niewielkiego stoiska z prasą. Obok, na małym zydlu, siedział jasnowłosy młodzieniec. Zdawał się być wystraszony, gdy mnie zobaczył i usłyszał, że proszę o gazetę. Przez moment próbowałem wyobrazić sobie charakter jego pisma, lecz uwagę moją przykuł tytuł artykułu w dzienniku. Powrót kupy rozpruwacza. Po tych słowach należało się spodziewać, że mogę mieć do czynienia z prawdziwym szaleńcem. Gdy wróciłem do domu, niezwłocznie zabrałem się do pracy. Czytając artykuł, zaznaczałem ołówkiem szczegóły, które mogą być pomocne w analizie grafologicznej. W gazecie napisano, że około trzeciej nad ranem na ulicy Shadow Street pewien handlarz zauważył, że w oddali leży coś kształtem przypominającego człowieka. Z początku pomyślał, iż to może być jakiś bezdomny lub spojony alkoholem włóczęga, lecz deszcz nazbyt ulewny, a w takich okolicznościach trudno mówić o przypadkowym zaśnięciu, w dodatku na wyłożonym kamieniem chodniku. Podszedł więc bliżej i przyświeciwszy latarką, ujrzał ciało zamordowanej kobiety. Zwymiotował. Wkrótce pobiegł zawiadomić policję. Przez cały czas był w szoku, a z jego niezrozumiałych słów funkcjonariusze ledwo domyślali się o co chodzi. Ciągnął ich za sobą niczym pies szarpie swego pana. Jednak gdy dotarli na miejsce, ciała już nie było. Dostrzeżono tylko ślady krwi, która po chwili zmieszała się z wodą. Jeden z policjantów rozejrzał się i zobaczył, że ciało leży kilkanaście metrów dalej. Dziewczyna miała poderżnięte gardło, liczne rany kłute w okolicach klatki piersiowej. Podcięto jej także żyły. Zamordowaną okazała się Kelly N., a sprawcy, jak na razie, nie odnaleziono. Po tym, co przeczytałem i z doświadczenia lekarskiego podejrzewałem, że zgon mógł nastąpić na trzy sposoby. Z uwagi na to, że nikt nie słyszał krzyków, najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż śmierć była wynikiem podrżnięcia gardła. Gdy przetnie się tchawicę, ofiara nie jest w stanie wydać z siebie głosu i traci przytomność w przeciągu kilku sekund. Pozostaje tylko pytanie, po co zbrodniarz zadał inne obrażenia i czy zrobił to jednym i tym samym narzędziem. Zrobiło się późno, gdy nieoczekiwanie zjawił się inspektor. Przyniósł ze sobą szarą teczkę, w której mieściły się dokumenty dotyczące zabójstwa. Tu jest wszystko, powiedział. Zdjęcia, raport z autopsji oraz inne ważne akta sprawy. Dziękuję, odparłem. Prawdę mówiąc, spodziewałem się pana trochę szybciej. Tak wiem, ale naprawdę miałem mnóstwo obowiązków. Sam pan rozumie, doktorze. Przytaknąłem. Po czym odebrałem od niego raporty i poprosiłem, by zajął miejsce przy stole. W teczce znajdowały się dwa niegrube pliki kartek i koperta ze zdjęciami. Pozwoli pan inspektorze, że zachowam te materiały? Tak, oczywiście, odparł, policja posiada kopie. A wiadomo, już coś więcej? Spytałem. Może są jacyś podejrzani? Niestety, powiedział z rezygnacją w głosie. Czytałem dziś prasę: piszą o handlarzu, który rzekomo znalazł zamordowaną. Nikogo nie zastanowiło, co robił tam o tej porze? No cóż, westchnął. Byłoby bardzo dziwne, gdyby najpierw dokonał mordu, a potem zawiadomił policję. Poza tym przypominam, iż zwłoki zostały przesunięte, więc musiał to zrobić sprawca. Chyba, że najpierw przeniósł ciało i potem wskazał policji fałszywe miejsce, unikając w ten sposób podejrzeń. To w gruncie rzeczy daje do myślenia, lecz są to poszlaki, a my potrzebujemy mocnych dowodów. Powiedział, dodając po chwili. Jeszcze jedno: byli tam także inni handlarze, co zresztą nikogo nie dziwi. Nim nadejdzie świt, znajdują sobie dogodne miejsca, rozkładają towar, przygotowywując się do targu. Czy wiadomo, ilu ich tam było? Kilku, może kilkunastu. Pokręcił głową. Niestety żaden nic nie wie więcej. To dziwne, nie sądzi pan? Do czego pan zmierza, doktorze Blair? Mówił pan, że było ich co najmniej kilku. Zwłoki w krótkim czasie zmieniły swoje położenie, a morderca zrobił to wszystko, pozostając niezauważonym? Musiałby być niesamowicie sprytny i precyzyjny. Uważa pan, że mordercą jest jeden z handlarzy? Jeden lub więcej osób. Nie wierzę, by w tak krótkim czasie jedna osoba dokonała tak licznych obrażeń. Ma pan rację, doktorze to rzeczywiście dziwne odparł. Zazwyczaj bywa, że jeśli napastnik zabija, to z reguły nie robi tego w sposób przesadny by po prostu nie zostawiać policji niepotrzebnych śladów i nie rzucać na siebie podejrzeń. Właśnie przytaknąłem. Czyli mielibyśmy kilka opcji stwierdził. Zbrodni dokonała więcej niż jedna osoba lub nasz bohater jest albo głupcem, albo zdrowo szurniętym psycholem, który dokładnie wiedział, co robi. Na przedmieściach było już ciemno, kiedy von Heinze opuszczał mój dom. Uliczne latarnie lśniły na bezludnym dziedzińcu i przez chwilę miałem wrażenie, że wśród dąsających się kotów kryją się jakieś obce cienie. Przejrzałem akta zbrodni i poznałem tym samym więcej istotnych dla sprawy szczegółów. Zamieszczono szczegółowy raport z przeprowadzonej autopsji, gdzie przedstawiono wszystko, czego doszukał się lekarz sądowy, a gazety nie publikowały. Czytałem wnikliwie i czułem jak krew zastyga mi w żyłach. Twarz dziewczyny została doszczętnie zmasakrowana, miała rozcięte policzki, wydłubane oczy i liczne cięcia na czole i podbródku. Dokonano ich najpewniej brzytwą lub innym narzędziem o cienkim ostrzu. Gardło musiał poderżnąć zwykłym, kuchennym nożem, skóra była nieco poszarpana. Narzędzia chirurgiczne tną ciało o wiele precyzyjniej, podobnie jak noże rzeźnickie również są specjalnie ostrzone. Ran kłutych dokonano natomiast szpikulcem. Morderca ugodził dwanaście razy, dziurawiąc dziewczynę na wylot. Oczy najprawdopodobniej wydłubano tym samym narzędziem. Ofiara leżała na bznak, gdy znaleźli ją funkcjonariusze. Jednak świadek, który jako pierwszy znalazł zwłoki, twierdzi, że kobieta ułożona była na prawym boku. Zegar wybił północ, kiedy kończyłem analizować raporty. Miasto spało, a ja zająłem się ekspertyzą pozostałych korespondencji. Biorąc pod uwagę, że niektóre pisane były przez te same osoby, to dawało w sumie to osiem charakterów do zbadania. Zastanawiałem się, jaki człowiek byłby zdolny do tak potwornego czynu, co go do tego skłoniło? Przez głowę przechodziło mi tysiące dwojakich myśli, jednak żadna z nich nie stanowiła odpowiedzi na pytania. Mogłem opierać się jedynie na aktach zbrodni i na ich podstawie stworzyć portret psychologiczny zabójcy, wiedziałem, że w piśmie mogą ukryć się cechy ujawniające wypaczoną osobowość. Lecz cały problem polegał na tym, jakich dokładnie cech powinienem szukać. Oglądałem makabryczne zdjęcia, zwracając uwagę na urazy będące śladem, jaki zostawiła ręka psychopaty. Twarz ofiary nie wyrażała już żadnych emocji, a z pustych, czarnych oczodołów sączyła się skrzepnięta krew. Spojrzałem na jeden z listów. Pismo zdawało się być zamazane lecz czytelne. Poszarpane marginesy skojarzyły mi się z poderżniętym gardłem dziewczyny. Potem dostrzegłem, że litery w dolnej strefie niczym sztylety wbijają się w kolejną linijkę. Być może dlatego cały tekst sprawiał wrażenie splamionego i nieczystego. Skrajne pochylenie liter w prawo zdradzało naturę wybuchową osoby niepotrafiącej nad sobą zapanować. Człowiek tak piszący może mieć tendencję do fanatyzmu lub chorób psychicznych. Przygnieciony dominacją społeczną sam potrafi wdeptać w ziemię osoby słabsze i bezbronne. Tak pisali między innymi Hitler, Himmler, a także wielu innych faszystowskich zbrodniarzy. Oczywiście cechy wymagały potwierdzenia w innych częściach pisma, to jednak łącząc znaki dolnej strefy z pochyleniem dochodzącym do 30 stopni w prawo, Mogłem stwierdzić, że autor tego listu bardzo łatwo popada w konflikty z otoczeniem. W takim przypadku nierówność marginesów świadczy raczej o braku zorganizowania piszącego. Poza tym, nie dostrzegłem też żadnych szczególnych zgrubień i ostrych kątów charakterystycznych dla ludzi agresywnych. Wszystko było sprzeczne i zorientowałem się, iż zatoczyłem błędne koło. Musiałem więc obrać zupełnie inny, nowy kierunek badań. Następnego dnia inspektor poinformował mnie o dalszym rozwoju śledztwa. Miejscowa policja znalazła pewien nietypowy sztylet. Jego rękojeść była nieproporcjonalnie długa i ostro zakończona. Ostrze z jednej strony tępe, z drugiej wyostrzone i cienkie jak żyletka. Innym ważnym spostrzeżeniem mogą być odciski należące do tylko jednej osoby oraz krew zamordowanej na sztylecie. Wszystko zatem wskazywało na to, iż sprawca działał sam. Miałem już pewność, że zbrodnia nie została popełniona w afekcie. Musiała być dokładnie wcześniej zaplanowana, a napastnik chciał niewątpliwie zabić. Każde z zadanych obrażeń mogło spowodować śmierć. Mimo tego kilkanaście razy dźgnął działo kobiety. Mordując w gniewie, zrobiłby to najwyżej raz i z pewnością nie pozbawił ofiary ludzkiego wyglądu. Wiedziałem też, iż musi być wyjątkowo sprytny. Działał bardzo szybko i niepostrzeżenie. Zbrodni dokonał jednym narzędziem, a to znaczyło, że wszystko dobrze zaplanował. Pewnie obserwował przez jakiś czas ofiarę, znał jej zwyczaje, jak i życie miejskiego społeczeństwa. Wskazywało to, iż był tutejszy. Wiedział, gdzie i kiedy ma zamordować. Wybrał najmniej oświetloną ulicę w Nord City. Nawet promienie księżyca nie przebijały się przez te mroczne zakamarki. Tam też zaczekał na niczego nie podejrzewającą Kelly. Zaszedł od tyłu, chwycił i podciął gardło. Ofiara nie miała czasu na krzyk, okazji, by się bronić, co wyjaśnia, dlaczego nie było żadnych śladów walki. Mógł na tym poprzestać i oddalić się z miejsca zdarzenia. Jednak chęć oszpecenia ofiary, płonąca w jego czarcie i duszy, była silniejsza. Przypuszczenia te omawiałem w późniejszym czasie z inspektorem. Tak samo jak ja, próbował zgłębić psychologiczny profil zabójcy, ufając własnej intuicji. Byłem przekonany, iż grafolodzy zajmują się wyłącznie charakterem pisma, stwierdził. Nie sądziłem, że. Przede wszystkim badają osobowość człowieka, przerwałem. Jedno jest wynikiem drugiego. To zwykła dedukcja. Co pan ma na myśli? Charakter człowieka może ujawnić się nie tylko w piśmie, ale również w innych codziennych lub niecodziennych czynnościach. Proszę spojrzeć. Przedłożyłem przed nim jeden z listów. Jakie wrażenie wywierają na panu litery, kształt linii oraz sposób ich rozmieszczenia na kartce? Ciężko powiedzieć, odrzekł. Nigdy nie. Mimo to proszę spróbować wniknąć w umysł piszącego. No cóż, pismo wydaje się być jakby postrzępione. Widać jakieś dziwne kreski prowadzone w górę, to znowu w dół. Bardzo dobrze, przerwałem. Czy coś przychodzi Panu na myśl, Inspektorze? Nie bardzo. Otóż, zacząłem. Człowiek niezrównoważony emocjonalnie będzie prowadził rękę w sposób chaotyczny. Ten brak rytmu natychmiast znajdzie odbicie w jego charakterze pisma. Brak równowagi psychicznej nie pozwala na płynne stawianie kresek i znaków, co skutkuje rozpadem całej formy tekstu. Kartka papieru staje się dla piszącego przestrzenią życiową, można zatem z tego wnioskować, iż autor tej korespondencji na co dzień jest osobą zdezorganizowaną. Gwałtowne skoki w górę, potem w dół zdają się to potwierdzać mogą również wskazywać na skłonność do frustracji. A co z pochyłością zapytał von Heinze Trafna uwaga! Odparłem. Kierunek pisma mówi o tak zwanej ekspresji emocjonalnej. Piszący lewoskośnie to introwertycy. W stosunkach z ludźmi trzymają dystans, są niezależni i nieufni. Ich działanie jest pod ścisłą kontrolą umysłu, dlatego też dobrze panują nad emocjami. Tekst, który pan widzi, odznacza się pochyleniem w prawo, zatem nie muszę chyba panu mówić, co może to oznaczać. Bynajmniej. Odparł. Cały problem jednak polega na tym, iż w piśmie nie ma śladu agresji, skłonności do przemocy a to raczej wyklucza autora jako podejrzanego. Raczej? Tak, gdyż w niektórych ludziach zło tak głęboko zapuściło korzenie, że wszelka podłość sadyzm jest dla nich czymś normalnym. Kogo zatem szukamy? spytał von Heinze. Powinniśmy szukać kogoś, kto widzi świat jedynie z własnej perspektywy. Psychopatia jest trwałym, uchwytnym defektem osobowości, nie naruszającym jednak inteligencji. Taki ktoś zabija dla samego zabijania, może się kierować pewnymi motywami, lecz nie przejawia się w tym żadna logika. Prawdopodobnie nie jest to jego pierwsze morderstwo i pewnie nie ostatnie. We wcześniejszych latach takie przypadki się nie zdarzały. Odezwał się nagle inspektor. To spokojne miasto! To rzeczywiście dziwne, powiedziałem, a może nie wykryto zbrodni, lub sprawca działał wówczas na innym terenie. Załóżmy, iż jest, jak pan mówi, ale to i tak niewiele nam daje, stwierdził. Zresztą, jeżeli raz zmienił miejsce pobytu, to prawdopodobnie zrobił to i drugi, stając się nieuchwytnym. Zastanawiam się tylko, do czego potrzebne mu były oczy tej biednej dziewczyny. O czym pan mówi? O tym, że ten szaleniec czuje się teraz bezkarny i pewnie śmieje się ze mnie i moich ludzi. Nie, 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 przerwałem. Wspomniał pan coś o oczach. Tak. Nie było ich na miejscu zbrodni, więc przypuszczamy, iż zabrał je zabójca. Co takiego? Myślałem, że pan wie. Niby co? zerwałem się że człowiek, jakiego szukamy, kolekcjonuje sobie ludzkie narządy. W raporcie było tylko napisane, że oprawca wydłubał oczy, jednak nic nie wspomniano. Nie sądziliśmy, iż to takie istotne. Że po prostu ich tam nie było! skończyłem. Ilu rzeczy jeszcze nie wiem. To chyba byłoby wszystko. Chyba zacząłem chodzić nerwowo po pokoju, dręczone myślami o szczegółach, jakie mogły zostać pominięte. Czułem, iż trzeba podjąć nowe działania. I że tak już straciliśmy dużo czasu. Inspektorze, rzekłem, wiem, iż to, co zaraz powiem, zabrzmi niedorzecznie, ale nie możemy tego tak zostawić. Co pan sugeruje? Chciałbym obejrzeć zwłoki. Być może uda mi się dostrzec coś, czego nie znalazł mój poprzednik. Ale profesor Howard jest jednym z najlepszych specjalistów w mieście, odparł inspektor. Wcale nie przeczę, lecz nie jest chyba nieomylne. Nawet jeśli to pańska prośba jest niewykonalna z innego powodu, a mianowicie chodzi o to, iż ciało Kelly zostało dzisiaj pochowane. Dowiedziałem się rzeczy, które rzuciły inne światło na całą sprawę. Zabójca chciał zabrać trupa ze sobą, jednak zdał sobie sprawę, iż mu się nie uda, dlatego też porzucił zwłoki. Zabrał jednak coś na pamiątkę. Pytanie tylko, jaki miał w tym cel? Jak wygląda jego chora rzeczywistość? Chęć zrozumienia obłąkanego umysłu nie dawała mi spokoju. Wiedziałem, iż nie zasnę tej nocy spokojnie. Przez cały czas miotałem się w fotelu dręczony przez wizje, jakie podsuwała mi podświadomość. Brałem do ręki kolejne próbki pisma, lecz żadna nie pasowała do osobowości pomyleńca. Jakkolwiek bym nie badał liter, to sprzeczności, jakie się uwidaczniały, nie pozwalały zidentyfikować sprawcy. Do tego coraz bardziej paliła mnie jedna szaleńcza myśl. Śledztwo zostało zaniedbane, a to znaczyło, że przestępca uniknie odpowiedzialności. Na ciele ofiary mogły pozostać jakieś istotne ślady. Zdjęcia z autopsji nie oddawały całkowicie obrazu zbrodni, a możliwe, że policja dysponowała nieznanymi mi dowodami. To też postanowiłem wziąć sprawy we własne ręce. O świcie, gdy na ulicach spowijała się jeszcze mgła, a na szybach widniał zimny oddech nocy, opuściłem kamienicę. Ledwo dostrzegałem przedmieścia, a przez szare kłęby przebijało się tylko ciche pojękiwanie wiatru. Minąłem najstarsze zabudowania, potem dzielnicę zasiedloną przez Romów. Wkrótce doszedłem do miejsca mordu. Mówi się, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni, jednak nie myślałem go teraz tutaj spotkać. Szedłem dalej na wschód od centrum. Ponad ruinami gotyckiego kościoła wyłaniał się stary cmentarz. Otoczony był gęstym, lecz niewysokim żywopłotem. Na jednym z rogów wycięto wnękę, przez którą można było przejść. Krążyłem między kamiennymi krzyżami, szukając grobu Kelly Ann. Pracę zamierzałem jednak rozpocząć nocą, gdy całe miasto pogrążone będzie we śnie. Wróciłem zatem do domu i rozpocząłem przygotowania. Z piwnicy przyniosłem łopatę i kilow, zabrałem także mały pogrzebacz, by podważyć wiekotrumny. Wahałem się, lecz jednocześnie nieznana siła ciągnęła mnie w nieznane. Po południu przyszedł w Onhańce. Wyglądał na nieco zmartwionego, blady, z oczami, w których malował się strach. Ze zwieszoną głową usiadł w fotelu, po czym chrapliwym głosem zapytał, czy wpadłem na jakiś nowy trop. Niestety. Absolutnie nic? Nic powtórzyłem. Obawiam się, że sprawy zaszły za daleko. To znaczy Nie wiedziałem, co ma na myśli. Co pan robił dziś rano na cmentarzu? Przyznaję, że byłem w niemałym szoku, starałem się zachować szczególną ostrożność, a mimo to musiał się skądś o tym dowiedzieć. Byłem zdezorientowany, nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, więc wolałem mówić prawdę. Zgadza się, byłem tam, odparłem, ale dlaczego pan o to pyta, inspektorze? Co pan tam robił i to o tak wczesnej godzinie? W pytaniu tym była jakaś iskra, tak jakby w ogóle nie czekał na odpowiedź, gdyż wszystko wiedział już wcześniej. Chciałem tylko. Dosyć, przerwał. Pracuję w zawodzie od ponad dwudziestu lat i niektóre rzeczy jestem w stanie przewidzieć. Dlatego też od wczoraj moi ludzie patrolują całe miasto. Podobno przestępca zawsze wraca na miejsce zbrodni. Wiedział pan o tym, doktorze? Tak, ale. Niedobrze pomyślałem. Miałem pomóc schwytać sprawcę morderstwa, a chyba sam teraz jestem o nie podejrzany. Więc jak będzie, panie Blair? Chciałem wziąć sprawy w swoje ręce. Wiem, doktorze przerwał obojętnym tonem. Nic złego jednak nie zrobiłem. Wcale tak nie twierdzę odparł. Przychodzę dziś do pana w bardzo nietypowej sprawie. Chciałbym jednak, by pozostało to między nami. Do czego pan zmierza? Mój syn dziś w nocy nie wrócił do domu. To do niego zupełnie niepodobne. Pytałem znajomych, a także ludzi w mieście. Nikt go jednak nie widział. Spuścił wzrok i jakiś cień padł na jego blade oblicze. Obawiam się najgorszego, ciągnął dalej. Myśli pan, że to sprawka? Nie myślę, przerwał. Jestem tego pewien. Dziś rano znalazłem pod drzwiami kopertę. Wewnątrz był odcięty kciuk lewej ręki. To by znaczyło, iż pański syn nadal żyje, a ten ktoś chciał pana zastraszyć, jak również to, iż jest gdzieś w pobliżu i ma świadomość, że policja depcze mu po piętach. Podobnie też pomyślałem powiedział z nieobecnym wzrokiem dlatego musimy działać jak najszybciej Tylko nie bardzo wiem, jak mogę pomóc. Tym razem to ja będę musiał pomóc panu. Kilka godzin później Nord City pogrążone było we śnie. Ulice spowite były mgłą, przez którą przezierało się pomarańczowe światło latarni. Szliśmy w milczeniu. Z mrocznych zaułków wydobywały się przeróżne odgłosy. Droga zdawała się nie mieć końca i niesamowita cisza panowała nad miastem. Niebawem znaleźliśmy się u granic Starego Cmentarza. Chodziliśmy między nagrobkami, kamienne krzyże obrastały w czerń i czuć było w powietrzu wiszącą woń stęchlizny. Stanęliśmy nad grobem Kelly Ann. Sam nie wierzyłem, że tu jestem, lecz była to jedyna szansa, by na ciele ofiary znaleźć jakiś nowy ślad, który pozwoliłby zrobić krok do przodu w śledztwie. Inspektor zadbał wcześniej o większość rzeczy i przeniósł swoich ludzi w inne miejsce. Więc bez obawy mogliśmy przystąpić do pracy. Pierwszy wbiłem łopatę w ziemię. Z początku trzeba było okopać wokół płytę, by wiedzieć, jak głęboko osadzona jest w ziemi. Nie chcąc wzbudzać podejrzeń, kopaliśmy tylko przy świetle nocy. Blask księżyca padał na martwą okolicę, a na niebie nie widziałem żadnych gwiazd. Czasem jakiś głos poruszył nasze nerwy. Lecz zaraz potem znów nastawała ta charakterystyczna dla mroku cisza. Wkrótce jednak trafiłem rydlem na coś twardego. Rzuciłem tylko spojrzeniem na inspektora, a jego twarz wydała się wtedy nadzwyczaj blada. Byłem na głębokości około dwóch metrów i czułem leżącą pode mną trumnę. W powietrzu dawało się już wyczuć odur rozkładających się zwłok. W dole byliśmy niewidoczni, mogliśmy więc włączyć latarki. Powoli odgarnęliśmy ziemię i zdziwił nas fakt, iż wieko trumny nie było zareglowane. Heinze postanowił wyjść na górę i czuwać, czy nikt nie nadchodzi. Stamtąd podał mi szpadel, bym podważył drewnianą pokrywę. Widok jaki ujrzałem, doszczętnie mnie zszokował. W jednej chwili wyskoczyłem z mogiły, przez cały czas byłem jednak przytomny. W trumnie znajdowały się zwłoki inspektora, a gdy odwróciłem się za siebie, spostrzegłem, iż jestem zupełnie sam, a przed oczami miałem jedynie cmentarną otchłań: czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału